Witam Państwa w programie Prawo Bardziej Ludzkie. Dzisiaj zajmiemy się dowodami w procesie karnym. Ja nazywam się Dominika Bachońska, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani adwokat Iwona Kwiatkowska. Witam pani mecenas. Witam serdecznie. Co może być dowodem w polskim procesie karnym? Właściwie wszystko, co świadczy o możliwości popełnienia przestępstwa, może być dowodem w polskim procesie karnym. Oczywiście ze względu na to, czy dowód ten w postaci zeznań i wyjaśnień, co oczywiste, pochodzi od osoby, albo też jeżeli wnioski określone możemy wyciągać z przedmiotów, z rzeczy, ze śladów zabezpieczonych chociażby na miejscu zdarzenia. Dowody te dzielimy na dowody najprościej osobowe i dowody rzeczowe. Jest to temat niezwykle obszerny, bo też tematyka dotycząca świadków, podejrzanych, oskarżonych, dowodów w postaci zeznań czy wyjaśnień jest tematyką obszerną. Są pewne zakazy dowodowe, są pewne ograniczenia związane z możliwością wykorzystania zeznań świadków, co do których rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy służbowej, państwowej. I z tego punktu widzenia jest tego wiele, a oczywiście jeśli mówimy o dowodach rzeczowych, to mogą nimi być chociażby narzędzia, które służyły do popełnienia przestępstwa, ale mogą to być również ślady zabezpieczone, jak powiedziałam, na miejscu zdarzenia. Mogą to być wydzieliny, wydaliny, mogą to być odciski butów, stóp w glebie. Jest bardzo dużo możliwości zabezpieczenia i uzyskania tych dowodów. Oczywiście szczęśliwy ten prokurator, te organy ścigania, które te dowody mają, mogą zgromadzić. Nie zawsze tak jest. Czasami sprawy są niezwykle trudne ze względu na brak dowodów, na kwestię związaną z koniecznością wyciągania wniosków z dowodów pośrednich czy z poszlak. No, tak jak powiedziałam, nie zawsze, zwłaszcza w tych przestępstwach, gdzie dochodzi do na przykład zdarzeń na tle seksualnym, do zdarzeń, kiedy mamy do czynienia z przemocą w rodzinie, wtedy kiedy no, ze względu na krąg osób, których zdarzenie dotyczy, ilość tych dowodów jest ograniczona. To myślę, że tak dzisiaj podczas tego odcinka będziemy mogli każdą z tych spraw troszeczkę omówić. Więc dowodem może być zeznanie świadka, a kto może być świadkiem w sprawie? Każda osoba może być świadkiem w sprawie i każda osoba oczywiście, która dostała wezwanie do stawiennictwa w charakterze świadka, musi się stawić i złożyć zeznania. Oczywiście jest tak, że ze względu na wiek, z własnych doświadczeń zawodowych wiem, że oczywiście trudno jest przesłuchiwać dziecko, które ma 2 czy 2,5 roku. Biegli twierdzą, że w zasadzie taką dolną granicą wieku, jeśli chodzi o świadka, to są 3 lata. Wszystko zależy od rozwoju dziecka, od jego możliwości artykułowania pewnych postrzeżeń, ale już możliwość chociażby pojedynczych słów artykułowania przez dziecko stwarza taką możliwość przesłuchania. Oczywiście myślę, że o tym jeszcze powiemy w określonych warunkach z udziałem psychologa, tak by można było z pewnych zachowań dziecka również wnioskować, nie tylko z wskazywanych słów, artykułowanych słów, wnioskować o tym, czy te zeznania zasługują na walor wiarygodności. Natomiast jeśli chodzi o możliwości rejestrowania, postrzegania, jeśli mamy wątpliwość co do tego, czy świadek jest osobą, u której te procesy zapamiętywania, odtwarzania i przekazywania tych swoich spostrzeżeń funkcjonują właściwie, to oczywiście z założenia automatycznie nie eliminuje tych zeznań, natomiast zawsze wtedy sąd, prokurator powinien do takiej czynności przesłuchania poprosić biegłego psychiatrę, ewentualnie psychologa, tak by również te procesy psychologiczne ewentualnie wytłumaczyć. Czy mówi teraz pani mecenas o osobach na przykład chorych psychicznie, tak jest, które są dokładnie, przesłuchiwane? Dokładnie, również osoby niepełnosprawne umysłowo mogą być świadkami, przecież też rejestrują. Nie zawsze jest tak, że osoba z określoną ułomnością psychiczną, mówiąc w sposób bardzo kolokwialny, nie jest w stanie w sposób właściwy odtworzyć zdarzenia. Ale zawsze wtedy winien być, tak jak powiedziałam, biegły przy tej czynności przesłuchania.
Jeżeli już jesteśmy właśnie tutaj przy świadku, to chciałabym zapytać, to czy świadek może odmówić składania zeznań? I w jakich przypadkach? Oczywiście jest szereg przepisów, które szczegółowo tę kwestię regulują. Jest tak, że osoba najbliższa dla podejrzanego, dla oskarżonego, oczywiście w zależności od tego, jaki to jest etap postępowania, może odmówić składania zeznań przeciwko niemu właśnie. Do kręgu osób najbliższych oczywiście należy żona, dzieci, rodzeństwo, rodzice, wnuczęta, ale też jest nią osoba przysposobiona i jest osoba, o której mówimy, konkubina, konkubent. Również z takiego prawa może skorzystać, powinna być o tym pouczona przed przystąpieniem do przesłuchania. Przy czym prawo do odmowy składania zeznań trwa mimo, iż małżeństwo ustaje, więc jeśli mamy byłego męża czy byłą żonę i mielibyśmy składać zeznania, które obciążają tę osobę, możemy z tego prawa skorzystać, mimo że nastąpił rozwód. To samo, jak powiedziałam, dotyczy przysposobienia. Natomiast jeśli chodzi o sytuację konkubinatu, jeśli mówimy o konkubinacie, jeśli chodzi o prawo polskie, o orzecznictwo, to mówi się tu jedynie o tej relacji kobieta-mężczyzna, bez tego formalnego węzła, jakim jest zawarcie związku małżeńskiego, to prawo po ustaniu konkubinatu jakby nie przysługuje, nie przysługuje osobie, która weszła w nowy związek, czy też nie jest tą osobą, przeciwko której miałaby składać zeznania. Czyli osoby najbliższe, a co na przykład z osobami, które obowiązuje tajemnica zawodowa, na przykład dziennikarze, lekarze, osoby tak duchowne. Jest. To jest oczywiście bardzo szeroki temat i jeśli jeszcze pani redaktor pozwoli, wracając na moment do tej kwestii, do odmowy składania zeznań, bo to jest bardzo istotne, możemy wnosić o możliwość wyłączenia czy udzielenia nam tej zgody na to, byśmy zeznań obciążających określoną osobę nie składali w sytuacji, kiedy wykażemy, czy jesteśmy w bardzo bliskim związku, czy w więzach łączących nas z osobą podejrzaną czy oskarżoną, ale taki wniosek musi być złożony i musimy wykazać, powiedzieć sądowi, dlaczego chcemy z tego prawa skorzystać, jakie więzy łączą nas z osobą oskarżoną i podejrzaną. To jest bardzo istotna kwestia, należy o tym pamiętać, korzystając czy ewentualnie przed sądem, bardzo czy przed prokuratorem. Dla tych związków partnerskich dokładnie, teraz. Dokładnie tak, bo ja powiedziałam o tej osobie najbliższej, która z założenia o tym konkubinacie, mówiąc, że dotyczy to kobiety i mężczyzny, ale przecież są również związki homoseksualne i o ile możliwość skorzystania z tego artykułu 182 wyłącza takie właśnie związki partnerskie, o tyle w oparciu o ten przepis kodeksu postępowania karnego można wnosić o to, by z tego prawa skorzystać, co jest bardzo istotne również dla naszych gwarancji. Natomiast wracając do pytania pani redaktor dotyczącego osób, co których dotyczy obowiązek zachowania tajemnicy, dziennikarzy, lekarzy, adwokatów, radców prawnych, to przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że istnieją zakazy ustawowe dotyczące niemożności przesłuchania adwokata czy obrońcy, który miał kontakt z osobą oskarżoną w trakcie udzielania mu porady prawnej czy udzielania pomocy w toku postępowania karnego tego czy innego. To samo dotyczy duchownego, który dowiedział się o pewnych faktach w trakcie spowiedzi. Jest to bezwzględny zakaz ustawowy i nawet gdyby teoretycznie doszło oczywiście do przesłuchania, nie mogą te dowody być absolutnie uwzględniane. Natomiast oczywiście są sytuacje, które nie dotyczą ściśle, powiedzmy, udzielonej porady prawnej, albo tak jak w przypadku dziennikarza czy lekarza, są to kwestie związane z wykonywaniem zawodu. Takiego zwolnienia osoba ta, której dotyczy obowiązek, powinna się domagać od organu procesowego. Jeśli jest to prokurator na etapie postępowania przygotowawczego, to musi domagać się tego od prokuratora, który winien wystąpić do sądu. Natomiast o możliwość zwolnienia z takiej tajemnicy, ewentualnie sąd, oczywiście na etapie postępowania jurysdykcyjnego. I
takie postanowienie w tym zakresie, a więc zwolnienia z tajemnicy, powinno nastąpić. Ale tak jak powiedziałam, oczywiście organy procesowe winny nad tym czuwać, by prawo nie zostało złamane, ale osoba, której to dotyczy, winna również domagać się tego, by ta procedura została zrealizowana, bowiem teoretycznie jest jednak tak, że ewentualna odpowiedzialność wynikająca z faktu złamania tajemnicy będzie dotyczyła ściśle tej osoby i powoływanie się na fakt, że prawda, prokurator sam nie wystąpił, no, będzie w niewielkim stopniu ekskulpowało, mówiąc krótko, tę osobę. Dlatego warto znać swoje prawa i temu też służy ten program, żebyście Państwo byli bardziej świadomi swoich uprawnień. W jakich sprawach i w jakim celu powołuje się biegłego? Właściwie biegły może być powołany w każdego rodzaju sprawie, ale oczywiście wtedy, kiedy jest potrzeba uzyskania wiadomości specjalnych, czyli takich, które powiedzmy zwykły człowiek nie będzie miał, nawet jeśli wydaje się, że pewną wiedzę z określonej dziedziny ma. Oczywiście zdarza się, że również sędzia czy prokurator chociażby z racji wykonywania zawodu tę wiedzę specjalną posiada. Nie może jednak ta wiedza zastąpić opinii biegłego. Wówczas oczywiście, jeśli jest taka potrzeba, to czy to z listy biegłych, czy to wtedy, kiedy jest wiedza o tym, że określona osoba wiedzę konkretną posiada, sąd lub prokurator powołuje tę osobę i wydaje opinię. A biegły może się uchylić od wydania opinii? W zasadzie nie może się uchylić od wydania opinii. Są takie sytuacje, sama z własnych doświadczeń spotykałam się wielokrotnie z tym, że biegły z różnych powodów, powołując się na okoliczności związane z, nie wiem, z wielką ilością spraw, czy z tym, że tam ewentualnie termin do sporządzenia byłby odległy, czy z tego powodu, że zamieszkuje gdzieś, powiedzmy, w dużej odległości od sądu, nie chciał przyjąć do realizacji postanowienia sądu czy prokuratora w tym zakresie. Tutaj jakby jest to kwestia przyczyn faktycznych i od sądu czy prokuratora by zależało to, czy uwzględni podnoszone argumenty. Natomiast gdyby prokurator zdecydował, że tylko ta osoba, bo są różne dziedziny, czasami naprawdę niezwykle trudno znaleźć się zbiegłego, który będzie na tyle sprawny i kompetentny i wyda w określonym zakresie opinię. Natomiast oczywiście są takie sytuacje, kiedy istnieje zakaz czy konieczność wyłączenia biegłego od opiniowania w sprawie. Zawsze wtedy, kiedy biegły był świadkiem w sprawie, czy został powołany jako świadek do złożenia zeznań, wtedy oczywiście jest to wyłączenie. Zawsze wtedy, kiedy sprawa dotyczyłaby osoby bliskiej dla biegłego, również wtedy, jeśli chodzi o osoby najbliższe, zawsze wtedy to wyłączenie biegłego musi być niemalże automatyczne, ale zawsze wtedy również, kiedy strona ma uzasadnione wątpliwości co do rzetelności i bezstronności obiektywizmu biegłego, taki wniosek właśnie o wyłączenie. Można to zakwestionować i na przykład powołać drugiego biegłego. Oczywiście tak, jeśli w tych okolicznościach, jeśli mówimy o tych bezwzględnych przesłankach, czy wyłączenia biegłego, taka opinia, która została uprzednio zrobiona, ona nie może stanowić dowodu w sprawie. Wtedy oczywiście organ procesowy jest zobowiązany do tego, by uzyskać nową opinię. Natomiast jeśli mówimy i wykażemy to w taki czy inny sposób, że biegły nie jest bezstronny, nie chodzi nawet o udowodnienie tej bezstronności, ale o wskazanie takich argumentów, które będą wskazywały na to, że rzeczywiście mogą być uzasadnione obawy o tą bezstronność, bo też, nie wiem, biegły spotykał się czy z pokrzywdzonym, nie wiem, w sferze tej towarzyskiej, czy z oskarżonym, no to wtedy jak najbardziej jest to uzasadnione i również ta opinia nie może być brana pod uwagę. Te sytuacje należy odróżnić od takiej, kiedy opinia została wydana. My się z nią nie zgadzamy, ale ona jest i dla nas ona jest sprzeczna w swojej treści na przykład, albo jest niejasna. Są pewne mechanizmy, oczywiście wynikające z kodeksu postępowania karnego, z praktyki, które pozwalają na to, żeby tę opinię weryfikować poprzez przesłuchanie uzupełniające biegłego, bo nie zawsze ta opinia sporządzana na piśmie jest wystarczająca. Biegły odpowiada ściśle na określone pytania i czasami wymaga to uzupełnienia, więc ten wniosek o to, by biegłego przesłuchać, ewentualnie aby uzupełnił na piśmie o określone pytania, należałoby złożyć.
złożyć, jeśli organ procesowy sam na to nie zwróci uwagi. Jeśli w dalszym ciągu ta opinia będzie niejasna, czy nie, czy organ procesowy sam może nabrać wątpliwości co do rzeczowości tej opinii, to oczywiście istnieje możliwość powołania innego biegłego. Również wtedy można konfrontować biegłych, jeśli te opinie są między sobą różne. Może być tak, że tych biegłych w sprawie jest kilku. Oczywiście to nie wystarczy powiedzieć, że my się nie zgadzamy z opinią, bo się z nią nie zgadzamy, tylko należałoby wykazać poważne argumenty wskazujące na to, że no, opinia ta nie zasługuje na uwzględnienie. Także bywa tak, oczywiście, że ostatecznie dopiero trzeci biegły jakby rozwikła wątpliwości, a też będzie na tyle jasno, przejrzyście i rzetelnie jakby formułował swoje wnioski, że będzie sąd mógł z tego no, wyciągnąć te wnioski, które ostatecznie doprowadzą do wyroku w takiej czy innej treści. Wspomniała Pani mecenas o konfrontacji biegłych. Rozumiem, że konfrontacji może też podlegać oskarżony i pokrzywdzony. Tak jest. I to też może być dowodem jej wynik. Tak jest. Konfrontację można przeprowadzać w dowolnej konfiguracji osobowej, czyli podejrzany, świadek podejrzany, pokrzywdzony, świadek ze świadkiem, czy podejrzani między sobą, i przeprowadza się ją zawsze wtedy, kiedy istnieją sprzeczności między zeznaniami czy wyjaśnieniami. Oczywiście wygląda to w ten sposób, że z reguły zadaje się pytania osobie, której zeznania czy wyjaśnienia daje się ten walor wiarygodności jakby większy. Przedstawia ona jak swoją część czy wersję zdarzenia, druga osoba się, czy fragmentu wypowiedzi, druga osoba ustosunkowuje się do tego, znowu ta pierwsza ma możliwość wypowiedzenia się, zareagowania. Jest to często element bardzo psychologiczny, kiedy jednak spotykają się dwie osoby pozostające, tak jak powiedziałam, w tej relacji sprzeczności, i tu często organ procesowy, czy to będzie prokurator, czy to będzie sąd, ma możliwość reagowania, czy zarejestrowania tych objawów, które nie są jakby widoczne, prawda, kiedy się czyta coś w protokole, zwłaszcza wtedy, kiedy no, te osoby są przesłuchiwane osobno, i z tego punktu widzenia to może być bardzo, bardzo istotne. Zresztą no, z reguły jak się idzie do sądu, to są to sytuacje, które są emocjonalne z takiego czy innego powodu, więc ta konfrontacja może jednak doprowadzić do tego, że osoba, która kłamie, no, przyzna to. Nie są to częste sytuacje, ale one się zdarzają. I mówię, ta zasada bezpośredniości obserwowania osób relacjonujących, myślę, że jest bardzo istotna dla sądu, dla sądu, który musi wyrokować w sprawie. To chciałabym, żebyśmy się zajęli też teraz kolejnymi dowodami. Okazanie. Wyjaśnijmy, na czym polega. Tak, okazanie to jest taka czynność procesowa, która dotyczy i osób, i rzeczy. Bywa tak, że świadek zdarzenia rejestruje je, widzi sprawcę, czasami widzi go dobrze, czasami widzi go niedobrze. Z różnych przyczyn to postrzeganie może być zaburzone ze względów faktycznych, czy nie wiem, ze względu na ciemność, jasność, na odległość, a także z tego powodu, że czasami jest osobą, która ma kłopot ze wzrokiem po prostu. I konieczne jest wtedy zweryfikowanie tej możliwości postrzegania, ale bardzo istotne jest, żeby w trakcie okazania nie sugerować, nie doprowadzić do takiej możliwości zasugerowania osobie, którym okazywany jest ewentualny sprawca, razem z innymi osobami, minimum trzy osoby, czyli łącznie cztery, tak żeby ten dowód mógł być wartościowy. A jeszcze może powróćmy tutaj do oględzin, miejsca i osób, tu rozumiem, że również tak. obdukcja, czyli badanie lekarskie, możemy o tym w kilku słowach powiedzieć. Niezwykle ważne jest, mówię to ze swoich doświadczeń zawodowych, niezwykle ważne jest to zabezpieczenie miejsca zdarzenia i niezwykle ważne jest to, w jaki sposób organy ścigania zbadają to miejsce właśnie po to, żeby ujawnić dowody przestępstwa, ślady związane z popełnieniem przestępstwa. To, co się
zrobi bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, to w jaki sposób te dowody zostaną zabezpieczone, są, można powiedzieć, miarą sukcesu, jeśli chodzi o ten etap postępowania przygotowawczego i potem sądowego. Proszę wierzyć, że jeśli chodzi o wypadki drogowe, bardzo istotne jest, no, wydawałoby się dość banalne rzeczy, ale niezwykle jednak istotne, dotyczące chociażby opisu podłoża, jezdni, czy to była mokra nawierzchnia, czy jedynie zawilgocona. W związku z tym, że biegły, opiniując sprawie i mając takie dane z oględzin, protokołu oględzin, jakby do tych swoich wyliczeń, na przykład dotyczących drogi hamowania, wkłada określone współczynniki. Jeśli pokrzywdzona, załóżmy kobieta, w związku z popełnieniem przestępstwa na tle seksualnym, uda się bezpośrednio na policję, oczywiście tam profesjonalni policjanci skierują ją do biegłego, także będzie można zabezpieczyć ślady. Mam oczywiście świadomość pewnych trudności związanych z psychiką, z traumą spowodowaną zdarzeniem, ale jednak będzie możliwość zabezpieczenia chociażby wydzień, nie wiem, odzieży, no to oczywiście to ma przełożenie na dalszy etap. Jeśli jest ewentualny sprawca, jeśli pokrzywdzona zna sprawcę, to będzie możliwa weryfikacja nawet przy tej ograniczonej ilości świadków, no bo przecież często jest to tylko relacja kobiety, która doznała krzywdy, ale w momencie zabezpieczenia w sposób właściwy dowodów, właśnie tych rzeczowych, o których sama tu przedstawiłam na początku, no będzie możliwe zweryfikowanie tego, o czym mówi pokrzywdzona. Nie tylko co do faktu, że to przestępstwo miało miejsce, ale również co do osoby sprawcy, dlatego jest to bardzo istotne. Również w przypadku zdarzeń dotyczących przestępstw przeciwko życiu, kiedy mamy do czynienia z uszkodzeniem ciała, konieczność zwrócenia się do organów ścigania, uzyskania opinii sądowo-medycznej co do obrażeń jest bardzo ważna. Przy czym nie bójmy się zwracać uwagi również biegłemu lekarzowi na pewne konieczne do wyartykułowania w tej opinii elementy. To również jest istotne, bo jak dochodzi do rozprawy sądowej i pojawiają się wątpliwości, to biegły z reguły nie pamięta, nie wiem, czy relacji, czy nie wiem, być może będzie posiłkować się jedynie tym opisem, który został zawarty w opinii. Więc jeśli nie zgadzamy się z zapisem tam dokonanym, to sygnalizujmy również lekarzowi, że prosimy, by obejrzał to bardziej szczegółowo, czy bardziej sposób opisał te obrażenia. To jest bardzo ważne, bo później następuje weryfikacja chociażby wyjaśnień oskarżonego i zeznań oczywiście pokrzywdzonego, na przykład co do mechanizmu powstania tych obrażeń. Dużo by mówić na ten temat, ale tak jak powiedziałam, niezwykle ważne są to czynności i również nie bójmy się zwracać uwagi, jeśli to dotyczy nas, jeśli jesteśmy na miejscu zdarzenia i obserwujemy również czynności organów ścigania. Nie bójmy się zwrócić uwagi, że warto byłoby zabezpieczyć określone rzeczy, przedmioty, we właściwy sposób to sfotografować. To ma naprawdę duże znaczenie. Czy w polskim prawie występuje instytucja świadka incognito? Tak, występuje instytucja świadka incognito. Jest to oczywiście świadek anonimowy. Zawsze wtedy, kiedy istnieje niebezpieczeństwo, że osoba, która ma złożyć zeznania w sprawie, no jest narażona na to, że zostanie popełnione w związku z tym przestępstwo na jej szkodę, czy szkodę osoby najbliższej, czyli zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia w znacznych rozmiarach, taka sygnalizacja, jeśli jest, powoduje, czy powinna powodować u organów ścigania, u prokuratora, czy sądu, w zależności od etapu postępowania, podjęcie działań zmierzających do ukrycia danych tej osoby, pozwalających na w taki sposób, by ta identyfikacja osobowa nie była możliwa. Oczywiście jest to sytuacja dość ograniczona, jeśli chodzi o tą możliwość procesową ukrycia danych, ponieważ dotyczą one tak naprawdę danych osobowych. Często ta identyfikacja w pewnym sensie, jeśli mówimy o sprawcy, jest możliwa w oparciu o treść zeznań. Mówię tu o takich sytuacjach, kiedy no, sprawca wie, że jedyną osobą, która to zdarzenie mogła widzieć, prawda, była, nie wiem, pani z okna na pierwszym piętrze. Jeśli z treści jej zeznań wynikają te okoliczności, to oczywiście taka identyfikacja jest możliwa, ale często... Czy taka osoba może liczyć na jakąś ochronę?
Jeśli są realne powody, podstawy do tego, by obawiać się o swoje życie i zdrowie, czy osoby najbliższe, jak najbardziej tak. Organy procesowe są zobowiązane do tego, by taką pomoc jej udzielić, ale jest to naprawdę niezwykle obszerny temat. Oprócz ustawy Kodeks Postępowania Karnego są stosowne rozporządzenia, które tę kwestię regulują. Oczywiście od instytucji świadka anonimowego incognito należy rozróżnić tą instytucję świadka koronnego, kiedy sprawca podejrzany, czy korzysta, czy w takim właśnie charakterze świadka składa zeznanie i tutaj ustawa o świadku koronnym precyzuje te kwestie, ale tak jak powiedziałam, jest to niezwykle obszerny temat, przy czym chciałabym jednak zauważyć, że jeśli chodzi o tą instytucję świadka anonimowego, to może ona być stosowana w każdej sprawie, niezależnie od wagi przestępstwa, rodzaju przestępstwa i to niezależnie od tego, czy jest to ta faza postępowania in rem czy in personam, czyli mówiąc inaczej, wtedy, kiedy jeszcze nie ma zarzutu, czy wtedy, kiedy jest. Nie ma to znaczenia. Muszą być podstawy do twierdzenia, że takie niebezpieczeństwo świadkowi grozi. Jeśli nie, no to oczywiście... Tutaj bardzo istotne jest to, że świadka przesłuchuje wtedy prokurator czy ewentualnie sąd, w zależności od etapu postępowania, ewentualnie czasami policjant i krąg osób, które mają jakby dostęp do tych danych, przez to jest bardzo, bardzo ograniczony. Nawet kiedy dochodzi do przesłuchania z udziałem, czy miałoby dojść do przesłuchania z udziałem chociażby obrońcy, to musi na organach procesowych ciąży taki obowiązek, by tę czynność przeprowadzić w taki sposób, by żadną miarą nie umożliwić identyfikacji chociażby głosu przez stosowanie określonych urządzeń technicznych. Oczywiście nie mówiąc już o niemożliwości czy możliwości zobaczenia wizerunku tej osoby. Co to jest dowód poszlakowy i dowód z alibi? Jeśli mówimy o dowodach poszlakowych, to mamy na myśli te dowody, to jest w ogóle określenie dość płynne, te dowody, które nie są bezpośrednimi. Są sprawy w sposób pośredni z pewnych okoliczności, zdarzeń. Możemy wnioskować o tym, że określona osoba popełniła przestępstwo. Są procesy poszlakowe, które są niezwykle trudne, bo nie ma tych dowodów bezpośrednich, które w sposób jasny wskazywałoby, bezpośrednio wskazywałoby. Moglibyśmy podać po prostu przykład, co jest dowodem bezpośrednim, jakby nie pozostawiającym złudzeń, a co jest właśnie dowodem poszlakowym. I rozumiem, że one właśnie wystarczają do prowadzenia dalszych czynności. No tak, mówimy na dosyć wysokim poziomie abstrakcji w tej chwili. Rzeczywiście pani redaktor ma rację, że najlepiej mówić o przykładach. Są dowody poszlakowe, czy jeśli mówimy o tym, mówimy, że określona osoba była w jakimś miejscu i powiedzmy dokonano kradzieży czy przestępstwa i nie jest możliwe, żeby inna osoba tego dokonała, ponieważ nikogo w tym miejscu innego nie było. Czy to jest dowód, który w oczywisty sposób, w sposób bezpośredni wskazuje na sprawstwo tej osoby? Nie. Ale jest to, można powiedzieć, poszlaka, która sama w sobie nie może stanowić o popełnieniu, o możliwości popełnienia przestępstwa, czy w sposób jasny nie wskazuje na sprawstwo określonej osoby, ale być może z szeregiem podobnych okoliczności, sytuacji sugerować, wskazywać na taką możliwość. Tak jak powiedziałam, myślę, że organy procesowe niezwykle rzadko decydują się na skierowanie aktu oskarżenia, a no już nie mówiąc o skazaniu takiej osoby, jeśli miałoby to oskarżenie opierać się na poszlakach, zwykle myślę, że są to dowody, nazwijmy to mieszane, wtedy kiedy te dowody bezpośrednie, nie wiem, no chociażby właśnie ten papieros ze śliną, prawda, w konsekwencji dowodem na przykład genetycznym z badania DNA i również powiedzmy z danych wskazujących na to, że właśnie w tym miejscu zdarzenia była ta konkretna osoba, sprawca, co do której no, istnieje podejrzenie, że właśnie przestępstwo popełniła. Natomiast to jest zawsze bardzo indywidualna rzecz i sąd ma obowiązek badać w szczególny sposób i naprawdę nie można bezwzględnie powiedzieć, że dwie poszlaki wystarczą do tego, by uznać winę. No myślę, że to byłoby niezwykle trudne czy graniczące z niemożliwością. Ale oczywiście, mówię, myślę, że zbiór pewnych danych, okoliczności mógłby wskazywać na sprawstwo i winę. Powiedzmy jeszcze o alibi.
Alibi, no to jest taka sytuacja oczywiście, kiedy podejrzany, znamy to często z filmów, kiedy podejrzany pytany o to, co robił w określonym miejscu, bo stawia się też zarzut popełnienia przestępstwa, z którego musi wynikać czas popełnienia tego przestępstwa, czy miejsce popełnienia tego przestępstwa, wskazuje, realizując swoje prawo do obrony, wskazuje, że w tym miejscu i czasie był w zupełnie innych okolicznościach, z innymi ludźmi, więc oczywiście na organie procesowym ciąży obowiązek sprawdzenia tego alibi. To jest określenie potoczne, nieużywane w kodeksie postępowania karnego, ale oczywiście ono funkcjonuje. Ciąży obowiązek sprawdzenia tej linii wyjaśnień. Czyli jeżeli mówimy, że byliśmy gdzieś z kimś, to też ta osoba musi będzie o to przesłuchana, jak o to, o to za, tak. zapytana. Co to jest dowód co do tożsamości i co to jest dowód z DNA? Ostatnio w związku z rozwojem kryminologii bardzo często właśnie dowody związane z DNA są wykorzystywane. Oczywiście to są te dowody rzeczowe, które pozwalają nam na identyfikację sprawcy. Zawsze wtedy, kiedy jest zabezpieczony dowód, ślady linii papilarnych, które są indywidualne dla każdego z nas osobna, zawsze wtedy, kiedy wystarczy dotknięcie, nie wiem, mebla i nie mówimy już tylko o tym, że można ściągnąć odciski linii papilarnej i poddać je stosownemu badaniu daktyloskopijnemu, ale zawsze wtedy człowiek pozostawia ślad, który sprawia, że biegli właśnie z zakresu genetyki mogą wyodrębnić, wydzielić właśnie DNA. Badanie genetyczne pozwala na bardzo wysoką zindywidualizowanie, ustalenie tożsamości osoby. Jest to stosowane nie tylko wtedy, kiedy mówimy o sprawcy, ale również wtedy, kiedy mówimy o pokrzywdzonym. Są sytuacje, kiedy odnajdywane są zwłoki, nie można zidentyfikować zwłok. W zależności od tego, w jakim są stanie, być może można pobrać ślady linii papilarnych. Może to jest, jeśli to jest możliwe, to oczywiście korzystając z systemów, które zostały wprowadzone obecnie, taka identyfikacja jest możliwa. Natomiast oczywiście zdarza się, że jedynie badanie DNA pozwoli na zawężenie jakby kręgu osób, ustalenie, kim był pokrzywdzony. Na podstawie szeregu okoliczności można to zweryfikować. Jeśli mamy zgłoszenie, policja ma zgłoszenie o zaginięciu w określonym czasie i miejscu określonej osoby, to oczywiście korzystając dla porównania z DNA pobranego, z materiału genetycznego, pobranego od jej bliskich, można to zweryfikować, czy też korzystając z rzeczy osoby, która potem zaginęła. Jest to oczywiście niezwykle istotny, ważny element i bardzo często wykorzystywany, właściwie koniecznie wykorzystany zawsze wtedy, kiedy są ślady, organ procesowy musi takie badanie przeprowadzić, ale też często słyszymy o tej wielkiej skali również osób uniewinnionych w związku z ujawnieniem czy możliwością badań genetycznych. Takie bardzo spektakularne zdarzenie akurat w Stanach Zjednoczonych, gdzie jak się okazało, wiele osób, które zostały skazanych niesłusznie, po przeprowadzeniu badań DNA po prostu zostało wypuszczonych. Chciałabym jeszcze, żebyśmy przypomniały o kwestii, kto może składać wnioski dowodowe, bo myślę, że tutaj zajmując się tymi dowodami warto to przypomnieć. Kto może składać wnioski dowodowe, w jaki sposób to zrobić i co też taki wniosek dowodowy powinien zawierać? Każda osoba, która ma status strony, czy osobiście, czy też przez swojego pełnomocnika albo obrońcę, jeśli mówimy o podejrzanym czy oskarżonym, ma prawo do składania wniosków dowodowych i na każdym etapie postępowania przygotowawczego czy oczywiście sądowego. I do takiej inicjatywy dowodowej zdecydowanie zachęcam wszystkich, którzy niestety, bo nigdy, jeśli jest postępowanie sądowe, to z całą pewnością nie są to sytuacje przez nas oczekiwane, ale jeśli do tego dojdzie, żeby taką inicjatywę i możliwość korzystania, realizowania w ten sposób swoich praw korzystać. Oczywiście taki wniosek dowodowy powinien przede wszystkim zawierać informacje o tym, czego się domagamy, co chcielibyśmy, jaki dowód, czy z osoby, czy z rzeczy, czy z biegłego, z opinii biegłego chcielibyśmy przeprowadzić i na jaką okoliczność, co chcielibyśmy wykazać tym właśnie przeprowadzeniem tego dowodu. Oczywiście do organu procesowego taki wniosek należy złożyć i od woli właściwie organu procesowego zależy też, czy on zostanie uwzględniony, czy też nie. Ale nie jest to taka zupełna dowolność, bo też kodeks postępowania karnego stanowi,
jakie to są sytuacje, kiedy ten wniosek dowodowy można oddalić. Zajmowaliśmy się dzisiaj dowodami w procesie karnym, a pani mecenas, czym zajmiemy się w następnym odcinku? Ja myślę, że bardzo istotne są prawa kobiet. Myślę, że jest szereg przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie. Jak sądzę, może to powodować czy wywoływać zainteresowanie. Jest wiele instytucji prawa i karnego, i cywilnego, które pozwalają na realizowanie tych praw. I myślę, że to jest temat ważki, taki, który można byłoby poruszyć. Moim i Państwa gościem była dzisiaj pani mecenas Iwona Kwiatkowska. To był program Prawo Bardziej Ludzkie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję bardzo.